Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Cleanera. Wiem, że kochacie tę grę i wiem, że wiecie, że już niewiele nam tej gry tak naprawdę zostało, jako że zbliżają się nam różnorakie premiery i to nawet nie jedna, a dwie, ponieważ oprócz Space Marina 2 zaraz pojawi się nam, uwaga, nowa gra twórców Until Dawn i tych wszystkich filmowych gier z wyborami jak The Quarry we współpracy z Dead by Daylight. Nie wiem, co ta współpraca daje, ale jest to coś związanego, uwaga, nie wiem, z jakimiś nadprzyrodzonymi mocami, strasznymi, demonicznymi, horrorowatymi postaciami, które są w Dead by Daylight. W każdym razie szykuje się ciekawa rozgrywka i to jeszcze w tym tygodniu się zacznie, tak więc niestety Cleaner musi zmierzać ku końcowi. Dlatego ja dzisiaj siadam nagrać dwa odcinki, dużo czyszczenia mnie dzisiaj czeka. Jestem trochę niewyspany, ale mam nadzieję, że moje ukryte pokłady energii aktywują się. Chociaż, cóż, mówicie mi cały czas, że czekają mnie ogromne lokacje, które będę robił bardzo długo, tak więc nie zdziwcie się, że jeżeli jedno mycie zajmie, nie wiem, półtorej godziny, to będzie to w formie dwóch filmów, niekoniecznie puszczanych jednego dnia, ale zobaczymy, jak to jeszcze będzie wszystko publikowane, tak więc ludzie, zostawcie lajka, jeżeli lubicie czyszczenie. Widziałem wasze komentarze pod poprzednim odcinkiem, wytłumaczyliście mi jedną rzecz, że tutaj mamy zdjęcie z Paulem i Paul zginął, a Tyler, który tutaj cały czas do nas pisał, był jego synem. Był, no bo już nie żyje. On i jego nienarodzone dziecko. Nie wiem, czemu tak bardzo wracam do tego tematu. Przynajmniej nacieszył się przed śmiercią trzema monitorami przy swoim setupie gamingowym. A więc wszystko w naszym życiu zaczyna się rozpadać. Zobaczymy, co jeszcze się rozpadnie. Dokonałem już upgrade'u moich umiejętności. Stwierdziłem, że jeżeli czyszczenie, to czyszczenie. Odblokowałem sobie akimbo gąbki, podwójne użycie. I chyba poza tym wydaje mi się, że coś odblokowałem w ogólnych, nie w narzędziach. Tak, chyba, że więcej moje worki mogą pomieścić, ponieważ na tą gąbkę wydałem większość moich 10 punktów. Tak więc lecimy do przodu, ludzie. Idziemy spać. Oj, przepraszam, nie wiem, jak bardzo dobrze będziemy spali, mam wrażenie, że po takich doświadczeniach mocno koszmary powinny nas już zjeść, tak więc lecimy. Mam nadzieję, że tym razem nie bąknę w żaden mebel, w żaden bębenek ani lustro i... Jezus Maria, jak to dziwnie wygląda, co to jest, Meister Simulator? Czy, nie wiem, My Summer Car? Dlaczego walimy browara, byku? No, świetnie, tak, zniszcz sobie meble, świetne miejsce na darcy. Zaraz sobie w coś dupniesz. Znajdźmy telefon zatem, odbierzmy. Co tam znowu Joe'ego słychać? Co żeś odjebał? Jim! Nie Joe! No dobra, to chyba jest akurat deal, który cały czas jest taki sam i niezmienny. Co tam w naszym mieszkaniu w ogóle słychać? Nie podoba mi się to, że coraz więcej alkoholu. Teraz piliśmy browar i to myślałem, że siedząc, ale jednak stojąc. Nasze życie zaczyna się rozpadać. Tutaj jakaś woda, szklaneczki, gin. Syf w domu, rozpierdol alkoholika. Tą butelkę też mogę podnieść, rozbić je wszystkie, ponieważ moje życie zaczyna się walić. Uuu, nawet na zewnątrz kolejny browar. Mały grill, śmieci. Mamy większy syf tutaj, niż mamy na jakimkolwiek miejscu zbrodni, które czyścimy. To jest bardzo zły znak. Nie wiem, gdzie jest w ogóle Dexter, nasz pieseł. Mam nadzieję, że wszystko jest z nim w porządku. Jeżeli zaniedbamy psa, to ja Kowalskiemu tego nie wybaczę. Co się dzieje z tym pokojem naszej córki? Wyleciało stąd kompletnie to łóżko szpitalne, które tutaj było. Czy my pakujemy jej rzeczy, czy rozpakowujemy rzeczy? Mam wrażenie, że to wszystko zmierza w bardzo negatywną stronę. Dexter. Każdy czas powinien być czasem na spacer. Patrz, jak ten piesek grzecznie tutaj czeka. Tęskni za swoją panią. A w naszej sypialni też gdzieś alkohol po bokach rozłożony na nakastliku? Nie, tutaj na szczęście nie. No ale zobaczymy, w którą stronę to się rozwinie. Jak już mówię, niepokoi mnie to, co tutaj widzę. Mam nadzieję, że nie pójdzie to jakoś znacząco w negatywną stronę. Ale dobra, komputer w piwnicy. Przyjmijmy nasze kolejne zlecenie. Zobaczymy, jaki będzie rozmiar lokacji. A ile będzie ciał, ile rzeczy do roboty. Przerażający trochę manekin z boku. Elena, część ta. To ostatnio czuję się trochę gorzej. To frustrujące, jak czasami czuję się słaba i muszę cały dzień leżeć w łóżku. Muszę więcej odpoczywać, żeby wrócić na właściwe tory, ale lekarze mówią, że to może trochę potrwać. Bardzo za tobą tęsknię i naprawdę chciałabym móc wrócić do domu, żeby być z tobą. Wiem, że najpierw muszę wyzdrowieć, bo inaczej mnie nie wypuszczą, ale jestem silna. Poczekaj na mnie jeszcze trochę, nie mogę zostawić Dextera na lodzie. Jest to jakiś argument, żeby pieseła nie zostawić na lodzie. Amber, czyli córeczka Jima. Nie wiem, czemu ciągle ten Joe mam w głowie. Jego imię to Jim, nie Joe. Wielkość lokacji 3x4, 9 ciał, 11,5. Może nie będzie aż tak źle. Hej, jestem Amber, córka Big Jima. Potrzebuję twojej pomocy, panie Kowalski.
Więc była tu impreza u mnie i mieliśmy jakieś nowe, fajne narkotyki, żeby było zabawnie, ale lol, to było niezłe gówno i wszyscy oszaleli. Jakoś zasnęłam, potem jakoś się obudziłam i wszyscy byli martwi, więc jakby pomożesz mi? Tata powiedział, że pewnie powinieneś, ale bez presji. To letniskowy ośrodek, który dał mi tata i nie chce żadnych problemów, wiesz? A tak w ogóle martwe ciała naprawdę bardzo śmierdzą. Zrób co musisz, spal je, rozczłonkuj, rozpuść w berce, wrzuć do rzeki. Nie obchodzi mnie, to po prostu upewni się, że nikt się nie dowie. Buziaki! Oj, naprawdę, widzę, że bycie popierdolonym psychopatą jest u nich rodzinne. Tak samo Jim, jak i jego córeczka Amber, nie mają w zbyt dużym poważaniu życia ludzkiego, ale przynajmniej jedno ich łączy. Zawsze musi być posprzątane. Koniec imprezy zatem. Ostrzegaliście mnie, że te lokacje, które będą nadchodziły, będę sprzątał 1,5 godziny i będę modlił się o wysokozasięgową albo dalekozasięgową przemocną myjkę ciśnieniową. No ale cóż, to się okaże, jak już dotrzemy na miejsce. Nie wiem, czego się spodziewać. Wiem, że któryś z późniejszych jakby etapów to jest jakieś muzeum. Like father, like daughter. This whole party didn't even really seem necessary. A która impreza jest konieczna? Nie ma czegoś takiego jak konieczne imprezy. Każda impreza to jest wymysł po prostu, bo się ją chce zrobić. Nie wiem, czy jest coś takiego jak konieczna impreza. Nikt do imprezowania chyba nikogo nie zmusza. Jakakolwiek impreza, jaka się odbyła, mogłaby się też nie odbyć. Odkryto lokację na zewnątrz, co? No dobra. Jezus Maria, krew jest naprawdę wszędzie. God fucking damn it. Dobra, gąbeczka i inne rzeczy, mam nadzieję, że dadzą radę. Normalnie performance tej gry tutaj przestaje wyrabiać. Tutaj jakieś śmieci, syfy, dowody w śmietniku, kusza! Okej, rozumiem, że po prostu wszyscy się naćpali i stwierdzili, że zajebistą rozrywką będzie wymordowanie się wzajemnie, tak? No cóż, nigdy o lepszej rozrywce nie słyszałem. Cóż, nie widzę tutaj żadnych śladów krwi na tej kuszy i każdy przecież mógłby normalny człowiek wyrzucić kuszę do śmietnika, ale tutaj sobie chyba robili po prostu jakiś trening strzelania do celu, balony, które mogę porozpieprzać, śmieci pewnie wszędzie dookoła, Jesus fucking Christ, faktycznie. O kurwa, co za ośrodek letniskowy, jeden tutaj duży dom widzę się znajduje, tam ktoś powieszony wręcz na ścianie, zginął na stojąco, czy basen też będzie ujebany, wszystko rozwaliłem teraz, wszystko jest pewnie śmieciami, cały basen ujebany, gdzie się te wszystkie ciała znajdują, śmieci wszędzie dookoła, gra nie wyrabia, przycina mi się jak tutaj chodzę. No dobra, mamy domki i niewątpliwie w każdym domku też będzie jakiś niebiański syf, śmieci na dachach, śmieci dookoła, krew dookoła, ten tutaj kurwa zrzucony prosto z dachu ewidentnie. Oj, oj, oj. No to będzie trochę roboty w takim razie. Aż żałuję, że nie odblokowałem sobie umiejętności tego całego zmysłu, który mogę używać w nieskończoność. No ale dobra, mopu musi wystarczyć zatem. Może już jakiegoś śmiecia tutaj zbiorę, skoro jestem obok. Czy balony mam zbierać? Na szczęście chyba nie. Dowodzik! Dziewczyny, dziewczyno, zachowuje się dziwnie, co on planuje? Słonko, mam pomysł, możemy wszystkie napisać nasze myśli w tym samym czasie. Raz, dwa, trzy, niewysłane wiadomości. Na pewno zamierza ci się oświadczyć. Dobra, strasznie skomplikowana do odczytania jest ta seria wiadomości. Dobra! She must have been caught in an explosion from the campfire. Złapana w wybuch ogniska. Ty tak, faktycznie, ognisko tutaj eksplodowało i niewątpliwie odrzuciło ją prosto do tego domku. Powiem tak, do za czasów mojej młodości parę imprez tam się znalazło, ale chyba żadna nie była tak wybuchowa jak to, co widzimy tutaj. Przepraszam, gdzie ja mam te wszystkie rzeczy odkładać? Mogę tam iść? Czemu to ciało się tutaj nie przerobiło na worek? Halo, koleżanko! Tak, zdecydowanie są rozsiane wszędzie. Załaduj się! I pięknie zapakowane. Lepiej zawsze ten bagażnik otworzyć. Autentycznie! FPS-y w tej grze nie wyrabiają. Przycina się! Czy ja muszę zjechać ustawieniami grafiki? Czy ja muszę zjechać z ultra, nie wiem, filtrowania, anti-aliasing, ambient occlusion, jakość tekstur? Nie, no nie mogę zjeżdżać niżej, ale jeżeli będzie się tak cięło cały czas, to będę niepocieszony. Jesus fucking Christ, ile tutaj jest śmieci dookoła. Cóż, przynajmniej mamy na tyle otwarty teren, że autko znajduje się blisko, tak więc będę mógł te worki po prostu nosić i je wrzucać od razu na miejsce. Ławki wydupcone do przestawienia, do umycia. Dobra. Jo, a Kimbo gąbki, kurwa, ale będzie myte. No dobra, na dobry początek. Nie myjka ciśniowa, nasz kochany ozonator cian. Nie jestem pewien nawet, gdzie ją ustawić na dobry początek. Niech będzie tutaj. Mam nadzieję, że weźmie jakby... Weźmie w swój zasięg dużo krwi, które jest tutaj w okolicy. Jej, dobrze. Działaj, ozonator cian. I am waiting to see you work, ozonator cian. Thank you, thank you. Dobra, lecimy w takim razie taktyka dwóch wiader. I tak, wymienialiście mi, że oczywiście, mimo iż cały czas byłem przekonany, że tak fantastycznie będzie mi szło dodawanie tych detergentów. Oczywiście jebłem się parę razy i tych detergentów wszystkich nie używałem. Nawet mówiłem, że to jest prawdziwe życie z detergentami, nie mając jednocześnie w tym momencie żadnych detergentów na moim mopie. Tak więc tak, klasyczny ja, witam na moim kanale. Co, czego to ja używałem? Ten chyba tutaj zwolni tempo, w jakim narzędzia ulegają zabrodzeniu. Pytanie, czy ja mogę na mopa nałożyć cztery rzeczy? Bo dostałem ciekawą poradę, żeby do tego wiadra, w którym myję rzeczy, lać środek czyszczący odporny, żeby potem mieć cztery bonusy na moim mopie. Zobaczymy, jak to podziała.
Więc uwaga, detergent wzmacniający, wlejmy te trzy do tego wiadra. Nie mam żadnego bonusa w tej chwili związanego z tym, żeby mieć różne detergenty w jednym wiadrze, ale mam nadzieję, że i tak będzie to w miarę sprawnie wszystko przeprowadzone. No i zobaczymy, czy to tak naprawdę podziała. Wlejmy sobie to w takim razie tutaj. No i ciekaw jestem, czy ja mogę na mopie mieć cztery różne buffy. Nie mam zielonego pojęcia, jak teraz... Nie, mogę mieć maksymalnie trzy. Jestem wręcz prawie przekonany, że gdzieś to pewnie było napisane w moich umiejętnościach. Na mopie zwiększa statystyki mopa, bardziej zwiększa statystyki mopa, może gdzieś w tej sekcji z detergentami będzie to powiedziane, ile mogę mieć nałożone. No właśnie, do wiadra mogę wlać trzy środki i to mi ogranicza to, ile tak naprawdę mogę tutaj mieć nałożone na moje wiadro. Dobra, w takim razie tutaj trochę narkotyków, tutaj jakieś zabaweczki. Ty kurwa, mała kaczuszka, która pociągnęła za detonator. To chyba jednak nie był przypadek tak naprawdę, tylko zaplanowane morderstwo. UV-ka też mi się tutaj przyda. Mamy strasznie dużo tych śladów krwi wszędzie dookoła. Lepiej, żeby było rozświetlone. Tak więc mopie, no lecimy. Mam nadzieję, że w miarę sprawnie uda się to wszystko wyczyścić. Plamy, kurwa, no niełatwe, muszę przyznać. Trudne zabrudzenia. Mob zaraz będzie przepełniony. A to jest kolejna sytuacja, w której mam wrażenie, że myjka mogłaby się lepiej sprawdzić, ale no cóż, być może popełniłem błąd, być może nie. Nie zupgrade'owałem w żadnym stopniu obecnie mojej myjki ciśnieniowej, chociaż zauważyłem, że jest tylko jeden upgrade, który zwiększa jej moc, a poza tym to mamy generalnie pojemność. Ale wiecie co? Co mi szkodzi ją tak naprawdę wytaszczyć, wyciągnąć i zobaczyć? A nóż będzie jednak działała lepiej. Więc chwyćmy ją sobie, obróćmy tutaj naszą dyszę. Widzicie, strasznie chujowo działa. Mimo wszystko mam wrażenie, że mop będzie działał lepiej. Jasne, jest upgrade, który sprawia, że możemy do myjki dodawać w ogóle detergenty. To by było zajebiste. Finalny upgrade myjki w ogóle sprawia, że trzymamy ją na plecach. Strasznie głośny też ten myjek ciśnieniowy jest. Normalnie ogłusza mnie w moich słuchawkach. Zajmijmy się wszystkim mniej więcej po kolei. Domki, niedomki, miejsce wybuchu. Tutaj muszę pamiętać, co tam jeszcze na początku się znajduje. Dobra, niech mi się skończy ta woda, ale będziemy chyba lecieli mopem. Te detergenty tutaj robią ogromną różnicę. Woda mi się w końcu skończy. Ciśnienie jest słabiutkie. Więc mam takie wrażenie, że inwestowanie w ogóle umiejętności w tę myjkę ciśnieniową nie jest zbyt dobrym pomysłem. Woda się... Jasne, wody mamy całkiem sporo, bo zupgrade'owałem tam w którymś momencie zbiornik. Już jestem zbyt daleko, a jej zasięg nie będzie taki fantastyczny. Dobra, wracamy do naszego gigamopa. Detergenty nałożone i myjemy. Nie wiem, jak mop miałby umyć palenisko takie ogniskowe, ale ewidentnie działa. Tutaj jeszcze jakaś zapalniczka, pewnie benzynka dookoła. Wszystkie te ławki naokoło też są osmolone. Aj, zewnętrzne tereny do mycia. Do tej pory mieliśmy takie, no najbardziej to wspominam z tej jednej rezydencji. Aczkolwiek tutaj jest to strasznie wszystko rozsiane, poukrywane w gąszczu tej trawy, która jest naokoło. Ustawmy więc wszystko, upewnijmy się, że palenisko będzie jak na razie posprzątane, ponieważ nie tylko mamy tutaj krew, ale oczywiście jakieś jeszcze, kurwa, osmolone deski na tych ławkach. Straszliwy rozpierdol, krótko mówiąc. Dobra, myjemy. Jednak ten jeden detergent do tego jednego wiaderka nie ma za bardzo sensu. Na mopie jest tyle, ile może być ostatecznie tylko w wiadrze rzeczy wlanych. Tak więc niestety nie można mieć super gigamopa, który będzie miał na sobie cztery różne detergenty i będzie ostateczną bronią czyściciela. Zmyłoby nawet grzechy całego świata. Można by przepisać kompletnie Biblię, tylko że tym razem głównym elementem będzie po prostu zamoczenie mopa w odpowiedniej ilości detergentów. Ale nie będę dalej szedł w tym kierunku, bo jeszcze obrażę kogoś tutaj, uczucia religijne, a to też nigdy nie jest moim celem. Bardzo jakby, no nie wiem, nieprzyjemne miejsce, w którym można się znaleźć. Obrażanie uczuć religijnych, o to mi nigdy nie chodzi. Dobra, zbieramy śmieci, niech sobie tutaj leżą dookoła. Nie wiem, czy odbiłem w tym kierunku. Trzymajmy się na razie prawej strony całej tej lokacji. Oj, kurwa, no nie wyrabia w tej chwili, zdecydowanie nie wyrabia. Tutaj jeszcze jakiś giga śmieć do zgarnięcia. Do zgarnięcia! Nie jestem pewien, co tutaj nawet eksplodowało. Jak na to wszystko patrzę, nie jestem pewien. Zakaz gapienia się na kaczki. No to wiele wyjaśnia, dlaczego kaczka zdetonowała ognisko. Trzymajmy ją tutaj w takim razie w spokoju. Telefonik. Aha, dziewczyny, to jest nazwa grup czatu. On zachowuje się dziwnie. Co on planuje? Słonko, mam pomysł. Możemy wszystkie napisać nasze myśli w tym samym czasie. Znowu to samo? Aha, widzę, że zajebisty sposób na komunikację. Widzę, że to u nich był standard. Spotyka się z kimś obcym? Aha, unsent message. No cóż, widzę, że tylko jedna tutaj dziewczyna miała zamiar brać udział w tej całej zabawie wysyłania tych wiadomości na raz. Bardzo niemiłe, bardzo niemiłe. Jak stracić zaufanie jakichkolwiek koleżanek, właśnie takie akcje robić? Ozonator Chan, go! O, very, very good work, very good work. Tutaj też mogę tego ozonatorka umieścić. Dobra, następnym takim rzucającym się w oczy miejscem do wyczyszczenia będzie basen, tak więc moja tu ukochana Ozonator Chan, działaj tutaj z cleaningiem. Nie widzę w ogóle tych twoich takich macek, które rozchodzą się. Nie, przepraszam, już. Wsysaj całą krew. Unpleasant smell will be dealt with. Okej, senpai.
mówiliście mi, jaka jest jakby druga strona tego całego znaczenia senpai, jak będzie uczeń, skoro senpai to mistrz, ale już w pizdu zapomniałem, tak więc nie będę kontynuował tematu. No i w końcu nie myjemy trawnika, ani jakieś ściółki, kamieni. I nagle mob daje radę, jak tego nie zostawia krwawych plam. Dobra, myju, myju, bierzemy detergenty. Naprawdę, mogę wam zasłonić kamerko, mogę robić wszystkie rzeczy, ale nie zasłonię tego, że po prostu widzicie, że ja, kurwa, nie mam piany na moim mopie i wtedy wszystko się zdradza. Podwójna gąbka zatem, jedna szczęśliwa, druga nieszczęśliwa. Jezus Maria, jak zapierdalamy tą gąbką! Wątpię, żeby miała być lepsza od mopa w wielu sytuacjach, ale teraz, jak będą jakieś, wiecie, dywany, ściany do mycia, to dajemy radę. To niech się ustawi na miejsce, dziabnijmy tutaj mopem tego klika. No i co, na zewnątrz tutaj czyściutko, sam domek w środku. Nie wygląda też aż tak źle, szczerze mówiąc. Może jakieś tajemnice tutaj będą, sekrety. Jeden minus takich dużych, otwartych terenów jest taki, że sekrety pewnie będą skrzętnie poukrywane. Ale oczywiście wszystkie szuflady będą otworzone. Swoją drogą Jim oczywiście, jako boss mafii. Jeżeli córka chce mieć imprezę w jakimś obozie letniskowym, trzeba jej kupić cały obóz letniskowy. Jebać wynajmowanie nawet całego obiektu na 2 tygodnie albo miesiąc, żeby córka mogła się pobawić. Nie, 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 ni chuja. Córeczka dostanie na własność całe to miejsce. A sprzątamy, ona powiedziała, żeby nie było przypału, ale tak naprawdę to mam wrażenie, że po prostu chce, nie wiem, doprowadzić fajnymi narkotykami do śmierci kolejnych swoich znajomych, więc trzeba posprzątać po poprzednich. Mam wrażenie, że w tej branży często się znajomi zmieniają i wymieniają. Kaseta muzyczna! Nowy element historii. Puściłbym dalej tą muzykę, ale ona jest tak głośna i tak przytłaczająca, że może trzymajmy się po prostu ambientu tajemniczości śmierci, który jest obecny tutaj dookoła. Zakaz wchodzenia tutaj na górę. Nie wiem, co ja tutaj ciekawego wynajdę. Mamy jakieś patio. Tutaj wszystko jest w miarę wyczyszczone, poza tym, że niektóre stoliki są wydupcone z miejsca. Krwi tutaj nie widzę dookoła. Może mogę wejść na dach? Nie wiem, niekoniecznie. Czy coś się tutaj kryje? Jakieś kosztowności, niekosztowności? Domki to jest jedna wielka lokacja, tak więc jedyne, co tutaj jakby mogę potwierdzić, to czy całe domki wyczyściłem, a są chyba 3, ale jakieś pieniądze się znajdą, oczywiście. Nie widzę tutaj nic więcej. Żadnych fajnych... O, przepraszam! Cały plik banknotów ukryty we wyrze. No dobra, spoko. Możemy chyba zatem wychodzić. Nic tutaj więcej raczej mi szczęścia nie przyniesie. Tak więc lecimy dalej, moja lampko kochana. Myślę, że zajmiemy się domkami po kolei. Tutaj mamy to, tutaj mamy kolejne ciało i miejsce zbrodni. I dowód w postaci nagrania. Cudownie. Co oni tutaj odpierdalali? Paweł Jumper! Okej, czyli skakał z domku. Ała, kurwa, rzeczywiście! Nie doszły, kaskader. Nie próbujcie tego w domu, gdyby jedna sławna na polskim YouTubie osoba, kiedy jeszcze praktycznie nie istniał polski YouTube, tego kiedyś nie spróbowała, nie mielibyśmy wszyscy w naszej młodzieńczej pamięci legendy, która zapisała się złotymi literami w naszych życiach. Złotymi literami, tak się chyba mówi. Rowerek, w ogóle zajebisty rowerek. Chłop chyba, kurwa, chciał normalnie rampę sobie z tego domku zrobić, ale jechał na rowerze, który mi tylko przypomina, nie wiecie, głównego zabójcę z piły. Jazda pod wpływem zabija kolejną ofiarę. W sumie to chuj wie pod wpływem czego oni tutaj tak naprawdę byli. Czegoś bardzo niebezpiecznego. Kto wie, nie no, fentanyl to prędzej by ich wszystkich zamordował. Wiem, że... Kurwa, byku, jakiego ty masz thigh gap. Przerwa pomiędzy nóżkami, powiem ci. Myślę, że nawet w porównaniu ze wszystkimi kobietami na tej imprezie, to zrobiłbyś furorę. Ale wiecie, dlaczego ta przerwa między, wiecie, nogami jest taka erotyczna? Ponieważ nie ma niczego, co bardziej faceta nakręca, jak jasny brak penisa pomiędzy nogami partnerki potencjalnej. Widoczny z daleka. Ty, co ja mam z tym, kurwa, zrobić? Czy to jest śmieć, który muszę w całości zanieść do samochodu? Czy to podziała w ogóle? Załaduje się? Nie no, nie zapakował się do wora. Jak ja mam się tego pozbyć? Czy to jest liczone jako śmieć? Wyjmij torbę. Aha, zmiana, wymiana torby. Dobra, torba prosto do samochodu, niech się tam załaduje. To się w całości zgarnie, pierdolona, wybuchnięta beczka. Coraz bardziej mam wrażenie, że oni po prostu faktycznie jakąś beczkę umieścili tutaj w środku i zdetonowali w tym ognisku. Bo co by taką eksplozję spowodowało? Raczej niezwykłe ognisko. Czy mob jest w miarę czysty? O, wystarczy chyba jedno. O nie, przepraszam, był już upierdolony. Idziemy myju, myju. Chyba w miarę bezpieczne miejsce udało mi się znaleźć na te moje dwa wiadra. Rzadko tam się poruszam, rzadko jest okazja, żeby je po prostu wypierdolić. A naprawdę, jak nigdy nie byłem łowcą achievementów, tak na pewno nie będę łowcą tego jednego achievementa polegającego na wywaleniu wiadra 40 razy, czy tam 50 razy. Docenia pomysłowość, drodzy deweloperzy. Jeżeli ten jeden tutaj mnie nie robił w chuja, który pisał, że hej, jestem deweloper,
Jeżeli oglądacie, wiedzcie, że ja znam wasze sztuczki, ja znam pokusy achievementów, ale ja się wam nie dam, nie będę wywalał wiadra, jak tylko nie muszę. Jakbym miał czyścić i bym zmarnował wszystkie moje magiczne detergenty, wylewając wiadro raz za razem, to bym się pochlastał, przecież to by było straszliwe. Szukam jakichś tutaj ciekawych sekretów, odpalam mój zmysł za domkami, żeby być może znaleźć coś fajnego. Bogactwa jakieś albo sekrety. Sekretne kurwa drzwi! Brakuje mi trochę toporka, ale to nadal jest jakby jeden element, na który nie chce mi się wydawać w ogóle pieniędzy. No i co? No i zajebiście, teraz te drzwi trzeba całe załadować z powrotem do wora. Nawet jak odkrywam sekrety, to muszę sprzątać po sobie, kiedy te drzwi rozpieprzam. To akurat jest nie fair, nie powinno tak być. No i co? Mamy! Magiczna miejscówka z tą toną narkotyków. No w sumie, jeżeli chcemy robić imprezy... Ty, mogę sobie teraz gierkę podgłośnić, bo już myjką nie zasuwam. Jeżeli mamy robić imprezy w jakichś domkach letniskowych, które mamy na własność, to oczywiście, że trzeba ukryć gdzieś tutaj profesjonalny rozrost zielska, żeby mieć po prostu świeży towar pierwszego prima sortu, chociaż szczerze... W takim miejscu, plama krwi. Nie nazwałbym tego towaru prima sort. Szczerze mówiąc, to chyba raczej jakieś gówno by wam tam wyrosło. Gorsze... Przepraszam, niż to, co się znajduje na ulicach New Delhi, po prostu do ściągnięcia prosto z krzaka. Więc szanujmy się. Jak już mamy jarać zielsko, to niech chociaż będzie przygotowywane przez profesjonalistów i kupowane w krajach legalnych. W dispensary jakimś. Drzwi mamy zamknięte, oczywiście. Nie wiem, czy tutaj będzie jakaś alternatywna opcja wejścia. Może na przykład dam radę po tej... A te, widzicie to gówno? Dam radę wejść tędy, co? Mam nadzieję. Ty, czy ja potrzebuję tutaj jakieś... O, rozpędu? Kurwa, no chyba ni chuja nie dam rady. Mam wrażenie, że nie wskoczę. Zostawimy sobie chyba w takim razie ten temat na później. Tędy może wejdę, nie tędy wejdę. No, to jest zbyt strome, żeby po tym podejść. Gdybym tutaj znalazł jakieś schodki, być może by się udało. Tam raczej jest szyba, więc mnie nie wpuści. No ale schodków też za bardzo nie ustawimy w tym. Ja kolejne śmieci sobie tutaj narobiłem oczywiście. Muszę nasłuchiwać wybuchających butelek. Moje nogi są zbyt potężne. No nie, no cię... A nie, przepraszam, doskonale już wiem, jak tam wejść z drugiego piętra tego domku. Zastanawiało mnie właśnie, dlaczego mogę tutaj wejść, jeżeli tutaj praktycznie niczego nie ma, żeby przejść po tym i wskoczyć od razu na drugą stronę. Stolik jest na miejscu. Hoja! Ninjago, moi drodzy. O kurwa. No trochę syfu tutaj się znajduje. Otwórzmy sobie zatem drzwi dla lepszego dostępu. Najpierw zgarnijmy ciało. O, przepraszam bardzo. Wszędzie są resztki tych metalowych beczek, naprawdę. Ktoś na tej imprezie zatrzymał się w pewnym momencie i powiedział: ej, chora, ej, weź zajebiście są myśle. A może by tak zdetonować, kurwa, propan butan. O kurwa, Jason, zajebista myśl. Nigdy nie widziałem detonowanego propan butanu. To musi być świetna rozrywka. No i kurwa była. Raz. Tak samo jak wiecie, niektóre, wszystkie rzeczy są jadalne, ale niektóre tylko raz. Dobra, w chuj krwi, to wszędzie dookoła. Cokolwiek stało się tutaj, to impreza była naprawdę gruba. Na szczęście, jak już mówiłem, mogę chodzić po tych wszystkich rzeczach, nie zostawiając kolejnych śladów krwi. Chyba jeden z najlepszych upgrade'ów, jaki jest w całym tym drzewku dostępny. Pozbierajmy śmieci. Czy policja jeździ u mnie, czy to w grze te odgłosy słychać? Zajebiście realistyczne. Audio zmiksowane w pełnym 3D. Dobra, jeszcze jakieś śmieci. Tutaj oczywiście ślady kroków. Jakieś bogactwa może, kurwa? Kawałeczek pizzy. Nie muszę ich w ogóle zbierać, ale nadal to robię za każdym razem, jak mam okazję. Albo przynajmniej o tym pamiętam. Kuchenne szuflady puste. Widać, że jedyne, co się tutaj gotowało, to są mózgi, nie wiem, gałki oczne, inne części ciała tych osób, kiedy wybuchały obok nich butle z gazem. Piętro też sobie od razu obczajmy. Tutaj na zewnątrz jakieś kosztowności, stoliczek nie jest do przestawienia. Super cenna kula z chuj wie czego. Kolejne szuflady puste. Każdy jeden dolar się liczy, jeżeli będziemy walczyli tutaj o dodatkowe umiejętności i rozwinięcie całej naszej postaci na 100%. Tutaj też hajsiwo, oczywiście. Dobra, to możemy chyba zamknąć, żeby balonika tam dodatkowo nie rozwalać. Rozpierdala mnie ten stuttering, naprawdę. Otwarte tereny to nie jest najmocniejsza strona tej gry. Dobra, czy ja tutaj zrobię Kobe prosto do auta? Wytoczył się skurwiel! Ja to zaliczam. Nie wiem, czy wy to zaliczycie, ale ja w mojej głowie uznaję, że trafiłem do tego auta. Gdyby szybciej te worki wsysało, byłoby o wiele lepiej i o wiele prościej. Ufałko, moja kochana, ty właśnie. Ozonator, ciad! Mam dla ciebie kolejne zajęcie. Poprzednie domki nie były warte twojej pracy, ale tutaj myślę, że będziesz mogła wessać sobie sporo krwi. Ja wiem, że cię cieszy. O, I like hoardingu, yo, ozonator, ciad. Dobra, umieśćmy ją na razie tutaj. Dużo będziesz miała roboty.
rzeczy, moja to ozonatornico. Wypłuczmy zatem wszystko, co tutaj mamy. To będzie zaraz do wymiany, ale przynajmniej już wiem, że nie ma sensu lać znowu do środka kolejnego detergentu. No i co? No i lecimy. Chociaż przydałoby się zostawić ten ozonator, żeby zdążył tutaj jeszcze trochę podziałać. Żeby cała ta krew była po prostu słabsza. UV-kę sobie też tutaj wniesiemy. Czy ona sięga przez ścianę i podświetla mi tutaj kawałeczek krwi? Zdecydowanie. Dobra, dowodzik jakiś. Kolejne SMS-y od dziewczyn. Wszyscy piszą w jednym czasie. Mari, może ten drań chcecie rzucić? Mam wrażenie, że tutaj mogło jakiejś jednej lasce odjebać i to ona po prostu wszystkich tutaj życia pozbawiła. Nie byłby to scenariusz, jakiego nie mogę sobie wyobrazić. Dobra, obczajmy w takim razie trzeci domek, kiedy ozonator Cian pracuje. Będę zbierał mniej więcej śmieci po drodze. O, wybuch był gargantuiczny. To jest jedyne słowo, które to oddaje w pełni. Jak ja mam tam się w ogóle dostać? Mam tutaj jakieś, nie wiem, boczne wejście, mogę sobie tą kratę rozwalić w którymś miejscu. To mogę rozwalić, oczywiście. Dobra, lecimy z uderzeniem. Hajo! Haja! Pięknie rozjebane. Nie. Poproszę mój woreczek pod czwóreczką, zbieramy te deski, jedna, druga, posprzątane. Ale w sumie worek niech wyląduje z powrotem w łapie. Tutaj jakieś cenności, drogocenności, śmietniki z ciałami nieudolnie, których się próbowaliście pozbyć, ale się nie udało. O, tutaj coś drogiego widzę. Halo, halo! Wydobcaj mnie z tym worem! Co tu ukryliście? Co to było? Nie wiem, kryształowa cukiernica? Mam na pewno nowe źródło wody tutaj obok. Nie macie jeszcze jakichś tutaj cennych rzeczy? Wydaje mi się, że nie. Sekretów też żadnych nie widzę. Żadnych, nie wiem, kolejnych ćpalni, czy też miejsc, w których produkują po prostu kolejne narkotyki. Tutaj mamy przejście za pomocą deski, aczkolwiek to jest tylko wyjście. Trochę denerwująca lokacja. Nie mam tutaj żadnej bramy, którą mógłbym sobie ogarnąć. Może gdybym sobie coś przerzucił na drugą stronę. Może gdybym w moich skillach odblokował schodki, to by było prościej. Ale dobra, fair, mamy tutaj rozwalone przejście, więc mogę zasuwać. Czy dam radę wejść tutaj? Widzę kolejne miejsce, którym dałbym radę się potencjalnie wspiąć, ale musiałbym mieć skąd się wybić. Zobaczmy, no tutaj oczywiście jeszcze więcej syfu dookoła. Czy oni naprawdę tutaj pracowali? No właśnie, kurwa, tutaj nawet był jakiś construction crew, to było cały czas w trakcie budowy, oni tutaj imprezowali. Zabili nie tylko siebie, ale też, uwaga, Bogu ducha winnych budowlańców, którzy tylko chcieli zarobić pieniądze, żeby ich rodzina miała co jeść, ale zginęli w efekcie narkotycznego szału wszystkich, którzy byli tutaj dookoła. Tutaj co mamy? Buteleczkę Hawany jakiejś? Oj tam. Hawana, nie Hawana. Myślę, że narkotyki tutaj największy syf zrobiły, a nie alkohol. Chociaż alkohol też jest zły. Narkotyki i pieniądze nie ukryjecie przede mną kosztowności, deweloperzy. Ja wiem, gdzie je chowacie. Za kartonami. Musicie się bardziej postarać, żeby na tym etapie mnie zaskoczyć w Crime Scene Cleanerze. Tam oczywiście nie wejdę na górę tak łatwo. Nie jestem pewien, co mi tutaj pomoże wejść. Może jakieś schodki się znajdą, ale dowodzik jest. Guys, we're so drunk right now. Perfect time for a podcast. So freaking drunk. You can't really work while sober. You're so smart, dude. I love you, bro. Dźwięki chaosu. Tommy, what happened? Inkwizycja dzwoni. I'm coming for you. Właśnie to samo miałem powiedzieć. Absolutnie nic mi te nagrania nie mówią. Nie potrafię zrozumieć, jaka była tutaj kolejność działań wykonywana. Kto tutaj pierwszy spadł, kto się rozdupcył, kto się rozwalił, nie wiem. Ale tam widzę, mamy drabinę na drzewie na zewnątrz. Będziemy mogli sobie wejść. Ozonator Cian już mi tam chyba daje znać, że powoli kończy w tamtym miejscu. My się wespnijmy tutaj, zbierzmy to, co możemy zebrać jeszcze. Ej, tutaj u góry. Kurwa, rzadko w tej grze są drabiny. Nie umiem do końca się po nich poruszać, ale dajemy radę. Kolejne dwa ciała, ja jebie. Jezus Maria, dobra. Mogę jeszcze wyżej wejść na tym drzewku. Tutaj bongo, nie bongo, strasznie dużo syfu i skomplikowana trasa. Dobra, weźmy, zrzućmy te ciała na dół, żeby było prościej je przenieść. Because you fell from heaven. Ej, czy ciała zostawiają krew, jak lądują na ziemi? Powiedziałbym, że tak. Literally falling for him. Nie wiem, co się tutaj wydarzyło. Crazy nocka, grupy dziewczyn, budowlańcy imprezowali razem z tymi nastolatkami. Czy może oni tutaj robili swoją robotę? Może zostali zaproszeni na tę imprezę? Może od początku byli jej częścią? Może to było takie, wiecie, wiem, że tam jakby mamy do dokończenia robotę, ale słuchajcie, no, popracujemy, poćpamy, popijemy, będzie fajnie. Plot twist, nie było fajnie. Dobra, tutaj dużo rzeczy już mam wrażenie zgarnąłem. Wyeksmitujmy się na razie z tego domku. Trzeba będzie tutaj sobie dostęp do wody jakiś ogarnąć i tak dalej, mieć bliżej wiadra. Ozonator Cian chyba skończyła robotę. O, moja ty kochana. Mam dla ciebie nowe zlecenie. Nakarmię cię jeszcze większą ilością krwi.
Jej! Dobra, ładujemy cię w takim razie do ostatniego domku. Te cholerne FPS-y! Tutaj też masz dużo do wessania. O nie, przepraszam! Okej, okay, ląduj jeszcze raz. Time for cleaningu. Time for disposing of horrendous crime evidence activity. Yes, yes. I am very eager. Eager ozonatorcian. Leźmy w takim razie z ciałem. Przydałoby się jakiś upgrade prędkości, żebyśmy mogli tutaj szybciej zadupcać. Ile ja w ogóle klatek gubię w tym nagraniu? Przepraszam, to nie jest tylko i wyłącznie problem tej gry. To nagranie gubi klatki. 0,5% klatek zgubione. Nie no, tak nie może być. Uno momento. Dobra, udało się problem chyba rozwiązać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Pozmieniałem parę rzeczy w Windowsie. Jakieś tam rzeczy w tle mi zżerały performance. W końcu możemy grać jak należy. Pełna płynność czyszczenia miejsc zbrodni. Czym to się zajmowaliśmy? Ozonator Chan skończyła robienie wszystkiego w domku numer 2. Tam już wysysa krew. Ona jest wampirem. Naprawdę, zatrudniamy wampirkę. Wampirzyce! Wszystkie fanarty oczywiście na naszym serwerze discordowym, link w moich beaconsach w opisie, powinny brać pod uwagę, że Ozonator Chan żywi się krwią tych ludzi. Ale nawet tak nie w pełni, tylko w pewnym stopniu. Po prostu wysysa jakby esencję tej krwi, ale zostawia same plamy, żebym ja też mógł się cieszyć tymi miejscami zbrodni. To jest współpraca perfekcyjna, idealna. Lecimy w takim razie. Te wiadra naprawdę przydałoby mi się gdzieś przynieść w okolicy. Zresztą zaraz jedno z nich co najmniej, o właśnie, będzie ujebane maksymalnie. Więc muszę sobie znaleźć kolejne bezpieczne miejsce, w którym będziemy mogli tym zarządzać. Tak więc wymieńmy sobie to. Nie będę już żadnego detergentu dawał. Już prawie wywaliłem. Nie, 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 nie może być. Dobrze, nie ma żadnych dropów. Jest zajebiście. Kontynuujmy zatem. Gdzie by to wiadro dać tak, żeby go nie wywalać? Może tutaj na przykład z boku jedno będzie tak umieszczone, drugie może w drugim brzegu tego całego fotela i powinno być chyba git. Uwielbiam te bąbelki kolorowe, kurwa. Czy jestem psychopatą, tak się ciesząc z takich pierdołowatych rzeczy, kiedy sprzątam po ludzkiej śmierci? Mam nadzieję. Ja tutaj reprezentuję, wiecie, podejście takie zdroworozsądkowe, że jest fajnie, jest zajebiście. Kowalski troszeczkę może mieć większy z tym problem, biorąc pod uwagę, że ma córkę w szpitalu i troszeczkę cienką sytuację, oj, finansową. Prawie już wywaliłem, ale widzicie, sprytne pozycjonowanie uniemożliwia wywalenie wiadra. Trzeba troszeczkę znaleźć sposób na to, żeby oszukać swój własny umysł i zablokować swoją własną chujowość poprzez środowiskowe rozwiązania. Tutaj gąbeczki zaraz wyciągniemy, ściany do umycia, wszystko do umycia, tutaj też blacik tej całej szafki, ściany dookoła, będzie zaraz tutaj pięknie. UV-ka mogłaby mieć tylko większy zasięg, na chuj mi druga. No w sumie druga by w jakiś tam sposób ten problem rozwiązała, ale jej zasięg też byłby dobrym upgrade'em. Tak więc no, Kowalski tutaj raczej ciężko zaczyna znosić wszystko, co tutaj ma do roboty. Na szczęście ja jestem taką kontrą wobec jego depresji, ja tutaj tylko i wyłącznie impresję wprowadzam do tego. Nie robię niczyich impresji tutaj, kurwa, ta Kimbo gąbki mnie tak zajebiście bawił, jak nimi macham. Nie wiem, czyściliście tak kiedyś na dwie ręce? Dual wielding gąbek? To jest wyższy poziom sprzątania. To jest różnica pomiędzy jak w Wilku z Wall Street były prostytutki, wiecie, w trzech różnych tierach. Tanie, drogie, premium. No to tutaj mamy to samo, tylko że ze sprzątaczami. Ja siebie uważam za sprzątacza premium. I to jest jedna właśnie z rzeczy, które oferuję w swoim pakiecie. Super szybkie, mega dokładne sprzątanie. Każdy mebel jest na swoim miejscu. Nigdy mnie tutaj wcześniej nie było. Nie mam pojęcia, jak te domki wyglądają. Ale moja intuicja, wytworzona poprzez lata sprzątania w szkołach, gdzie syf jest naprawdę gorszy niż kurwa na miejscach zbrodni, nauczyłem się odkrywać, wykrywać i po prostu z własnej intuicji rozkminiać, gdzie się dane meble powinny znajdować. Jest jeden sposób, który głosi feng shui tego, jak meble powinny być rozmieszczone. Ja to mam wszystko w małym palcu. Mój umysł sam z siebie wie, gdzie co powinno się znajdować. Bo to jest w sumie ciekawe wyjaśnienie. Czy ja dostaję rozpiskę, gdzie ma być jakiś mebel? Nie, dzwoni Jimmy, mówi: byku, słuchaj, no... No kurwa, poszedłem na festiwal pierogów i zajebałem wszystkich uczestników. Nie wiem, jak do tego doszło, ale musisz tam teraz posprzątać. Ja myślę, ja pierdolę, co to są w ogóle pierogi? Jestem z Ameryki, nigdy tego nie jadłem. Nigdy nie poszedłem do tego jednego małego polskiego sklepiku w tej małej dzielnicy, bo bałem się, że mnie kurwa obrobią z kasy. Nigdy nie jadłem pierogów, co to kurwa są w ogóle pierogi? Ale o dziwo, przychodzę na festiwal pierogów i doskonale wiem, gdzie każdy element tego festiwalu powinien się znajdować. O kurwa, ułożyłem wszystkie meble na domkach. Bardzo dobry progres. Parę śmieci tutaj jeszcze tylko zostało. Będziemy mieli u góry trochę syfu do ogarnięcia. Weźmy sobie tutaj... UV-ko się włącz! Będę z nią chodził po prostu, żeby mi wskazywała krew. Tu też mam troszeczkę. Gąbeczką klik i zajebiście. Chodź moją UV-ko. Jakoś ją przydałoby się w ogóle miotnąć tam na górę. O!
No i zajebiście, działa. Wyciśnijmy i gąbkę, i wyciśnijmy mopa, żeby być u góry już gotowymi do sprzątania. Ten domek to jeszcze jest lajtowo, bo mam tu drabinę, którą mogę wchodzić. Tu nie ma żadnej krwi, kurwa! Dobra, ten domek w takim razie całkiem nieźle posprzątany. Niewiele śmieci zostało, nienawidzę takiej sytuacji, kiedy wiecie, wydaje mi się, że dużo już zrobiłem, ale nagle mi brakuje 2%, żeby coś osiągnąć, żeby coś ukończyć, ponieważ to oznacza, że... będę potencjalnie musiał jakiś drobnostek szukać, a szukanie drobnostek jest zawsze najbardziej skomplikowane. I will not leave you alone. Sorry, Ozodatorcian. Gdzie jesteś? Wracaj do mojej kieszonki, tam gdzie jest cieplutko, przyjemnie i milutko. Zajmijmy się tymi dwoma ciałami, które tutaj są, jako że teraz w końcu bieganie nie powoduje u mnie stutteringu, bo wyłączyłem po prostu przeglądarkę, w której mi leciały dwa różne filmy na YouTubie i jeszcze jakiś stream na Twitchu, więc nie dziwię się, że coś tam gdzieś w karcie wideo, enkodowanie, dekodowanie było zżerane. Tak więc nie mam niestety teraz poczucia, ile czasu już sprzątam całe to miejsce, ale czy to ma znaczenie? Lecimy całą lokację do końca, nie ma co się opierdalać. Jeden budowlaniec, siup, drugi budowlaniec, siup. Dobra, jak posprzątamy domki, pozostanie nam wtedy tylko i wyłącznie basen, a zaraz jak skończymy basen, to będzie ta wielka imprezownia z drugiej strony. Tamto cały czas muzyka gra, też się przez chwilę zastanawiałem. Oj, drabina to jest bardzo niebezpieczna rzecz. Niczego się nie powinno z drabiną mieszać, ponieważ to zawsze będzie wybuchowa mieszanka. Nawet, nie wiem, butów roboczych. Ja na drabinę trzeba szanować i darzyć ją tak dużym respektem, że chodzi się na boso i ufa się drabinie. Jakiekolwiek obuwie ochronne, czy jakiekolwiek formy zabezpieczenia, to jest obraza dla drabiny. I ona się po prostu wypierdoli w trakcie wspinaczki. Trzeba ją szanować i czuć do niej respekt, to wtedy ona potraktuje nas łagodnie. Tak więc no, możemy ciała nosić, imprezka sobie tam trwa, muzyka cały czas napierdala, zobaczymy co tam będzie do roboty. Dobra, na zewnątrz to jest jedna lokacja, domki to jest inna lokacja, trochę śmieci jeszcze gdzieś tutaj zostało. Naprawdę mam nadzieję, że mi jakiś jeden randomowy śmietek zaraz wpadnie po prostu przed twarz i go posprzątam, a nie będzie to jakieś jedne drobne gówno schowane chuj wie gdzie. Mój zmysł powinien mi w miarę te śmieci pozwolić wykryć, jak sobie tutaj chodzę dookoła i patrzę, ale nie jest tak łatwo. Wiem, jaki outline mają śmieci, są zielone, ale łażę i żadnego śmiecia nie widzę. Co sprawia, że zaczynam się bać, że będzie to śmieć, który ja wygenerowałem, a takie o wiele trudniej znaleźć. Więc będę tutaj jeszcze chodził i szukał, ale mam nadzieję, że nie sprawi to zbyt dużo, kurwa, problemów, Jesus. 98% śmieci. Najgorzej ta drabina jebana. Może ja po prostu przejdę z tej drabiny. No cholera jasna! Za stary jestem, żeby wiedzieć, jak chodzić po drabinie, które jest wejściem do jakiegoś, nie wiem, domku na drzewie. Kryptonim klan na drzewie. Oglądaliście? Spoko bajka. Tam w ogóle jakieś dmuchane gówno się u góry znajduje. No nie widzę tego jednego. 2% śmieci muszą się znajdować gdzieś wcześniej. Albo ja je wygenerowałem. Chodzę, wywalam w ogóle te taczki, ale żadne meble mi się nie dodają jak na razie. Więc to jest plus. Może tutaj gdzieś coś się znajduje? Może tutaj coś pominąłem, to mogę wywalić, ale to nie będzie to. Kurwa, 2% śmieci, no nie denerwujcie mnie. Nie może być lokacja zrobiona nie na perfekt, przecież ja wtedy się pochlastam. W łazienkach za bardzo śmieci w ogóle nie widzę, żeby się tutaj znajdowały. O! A, to jest jak tylko pierścionek jakiś. Dobra, pieniądze są ważne, ale zrobienie dobrze roboty też jest ważne. Mam nadzieję, że nie skończyć na tym, że będę... Ty, a moment, a może jakiś właśnie... Nie, bo tutaj już jesteśmy w tej sekcji na zewnątrz. Muszę gdzieś szukać w okolicy tych domków. Może jakiś balon rozwalony gdzieś w tej okolicy, może w tych krzakach. O, tajne miejsce! Jo, proszę bardzo, labirynt w żywopłocie. O mój Boże, nie! To miało być miejsce oświadczyn! A ja ich teraz opierdolę tylko z bogactw. O, jeszcze chciał się oświadczyć całym brikiem kokainy. Oj, do mojej ukochanej Anne, od momentu, w którym cię zobaczyłem, moje serce stało się tykającą bombą zegarową, odliczającą do nieuniknionego wybuchu miłości. Twój zawsze wierny Thomas. No cóż, przykro mi w takim razie. Mogło się to skończyć lepiej. Ale tam ewidentnie znajdowaliśmy też wcześniej notatki, które sugerują, że ona myślała, że ktoś ją zdradza. Więc klasyczna pomyłka, jak pomyłka, jakich wiele. No, on chciał się jej oświadczyć, ona myślała, że on ją zdradza, więc postanowiła sobie przyćpać i wymordować wszystkich dookoła. No i nikt tej całej imprezy nie przeżył. Bardzo przykro. Nie sądziłem, że znajdę tutaj sekret, ale chuj z sekretem! Gdzie te 2% śmieci pozostałych? Czy to też się klasyfikuje? Nie, to jest na zewnątrz, więc to musi być gdzieś tutaj, w tej okolicy. To jest dalej na zewnątrz. Domki tutaj... O, moment. Nie, to jest tylko pierdolony balonik. Może tutaj gdzieś jeszcze jakiś śmieć znajduje? Przecież ja zwariuję.
2% śmieci. Gdyby one jeszcze były takie łatwe do znalezienia. Ta łazienka wydaje się być czysta. Pierwszy domek, mam wrażenie, że nic tutaj nie ma. Chyba że gdzieś ewentualnie na piętrze może coś się tutaj wytworzyło. Może jak wskoczyłem tu, wskoczyłem tam. Drzwi sobie tam otwarłem. Nie ma co tam tak bardzo latać. Jest jeszcze to przejście tam na środku, gdzie oczywiście Yamakasi, syn wiatru, niedoszły Jacka spróbował tutaj jakieś cuda zrobić. Nie wiem, czy tutaj może jakiś śmieć nie będzie leżał. Kaczuszka na pewno nie jest śmieciem. To też nie kwalifikowało się jako śmieć. Dlaczego? Myślę, że mamy, wiecie, pozbawić to miejsce wszelkich dowodów, że tu jakaś impreza była. Ale ja się nie poddam, ja się autentycznie nie poddam. Jak trzeba będzie, to zapauzuję nagranie i będę zapierdalał tutaj osobiście i szukał tego jednego jebanego śmiecia do posprzątania. Ja wiem, że ja mam tutaj, wiecie, niby zmysł, który mi to może wykrywać i tak dalej, ale... Zmysł to za mało! Gdzieś jest jeden pierdolony śmieć. I wiecie, co jest najgorsze? Jest pewnie ultra mały. Ultra mały i jak nic schowany po prostu za czymś, obok czegoś, gdzieś. Gdybyście tylko mogli na żywo po prostu powiedzieć: e, ty kurwa, tam 21:37, widziałem śmiecia tam obok, obok tego, nie wiem, krzaka. Tam musisz iść. Ja wtedy bym poczuł ulgę, jaką czuję się tylko po prostu wysraniu się we własnej łazience po 3 tygodniach wakacji. No nie widzę go, nie widzę go. Musi być w tym ostatnim domku. Nie ma innej opcji. Tutaj jest za duży syf, za dużo rzeczy dookoła, żeby ten śmieć nie znajdował się gdzieś tutaj. Najgorzej, jeżeli wiecie co, jeżeli to ja tego śmiecia wygenerowałem. Wywaliłem jakąś butelkę, ona się rozbiła i teraz ja muszę to osobiście posprzątać. Póki się łazi z workiem, śmieci w naszej okolicy i w naszym jakby bezpośrednim towarzystwie podświetlają się na zielono. Ja mam tyle krwi do starcia, a nie widzę jednego pieprzonego śmiecia, którego mi brakuje.